25 maja wspominamy świętą Marię Magdalenę de Pazzi, dziewicę. Katarzyna urodziła się 2 kwietnia 1566 roku w możnej patrycjuszowskiej rodzinie Pazzi we Florencji. Wykształcenie i wychowanie otrzymała od sióstr, które miały we Florencji szkołę i pensjonat dla dziewcząt z lepszych rodzin. W 10 roku życia przyjęła pierwszą komunię świętą. Odtąd przystępowała do niej w każdą niedzielę i święta, co w owych czasach wywoływało zdziwienie, a nawet zastrzeżenia. W tym samym roku w uroczystość świętego Józefa złożyła ślub do zgonnej czystości. Jako dziecko wyróżniała się pobożnością, także już w wieku 12 lat miała szczęście rozmawiać z Matką Bożą. Odtąd podobne objawienia zdarzały się w jej życiu częściej. Kiedy miała 16 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego Matki Bożej Anielskiej. Klasztor ten stoi do dzisiaj na wzgórzu, na przedmieściu Florencji. Tu otrzymała imię zakonne Marii Magdaleny. W rok później, podczas choroby, złożyła śluby. Pełniła obowiązki kolejno zakrystianki, furtianki, mistrzyni nowicjatu i przełożonej domu. Wiodła życie pełne umartwień i przeniknięte modlitwą. Wyróżniała się wiernością w zachowaniu reguły, bardzo przecież surowej. Doświadczała wielu cierpień. Od niebieskiego oblubieńca otrzymała koronę cierniową, która powodowała bardzo silne bóle głowy. 25 marca 1585 roku otrzymała dar stygmatów, czyli odbicia na swoim ciele ran Pana Jezusa. Stygmaty te były na zewnątrz niewidoczne. W kilka dni potem otrzymała od Chrystusa mistyczną obrączkę jako znak duchowych zaślubin. 17 maja 1585 roku wpadła w ekstazę, która trwała bez przerwy przez 40 godzin. W czasie jej trwania otrzymała polecenie od Pana Jezusa, by odtąd codziennie przyjmowała tylko chleb i wodę, a jedynie w dni świąteczne trochę pokarmu postnego. Otrzymała również polecenie, by sypiała odtąd tylko 5 godzin i to na wiązce siana, by w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu za grzechy rodzaju ludzkiego. 8 czerwca 1585 roku rozpoczęła się nowa seria ekstaz, która trwała z krótkimi przerwami przez 8 dni. Chrystus doświadczył Marię Magdalenę także falą długotrwałych i uporczywych oschłości oraz duchowego opuszczenia. Objaśnił jej, że ta męka była konieczna dla dobra Kościoła, a także dla odnowienia ducha zakonnego w klasztorach. Kiedy w roku 1587 zmarł jej brat Alamanno, Maria Magdalena ujrzała jego duszę w płomieniach czyśćcowych. Kiedy w roku 1590 przeszła do wieczności jej matka, ujrzała również jej duszę w czyśćcu. Otrzymała równocześnie obietnicę, że czyściec matki będzie krótki, ze względu na wiele uczynków miłosierdzia, które wyświadczyła w swoim życiu. W ostatnich latach życia siostra Maria Magdalena przechodziła wielkie cierpienia fizyczne i duchowe. Do tego dołączyły się prześladowania z zewnątrz od postronnych osób, do których wysyłała w imieniu Chrystusa listy z napomnieniami. Odpowiedzią z ich strony były szykany, a nawet groźby. W swoich wizjach otrzymała m.in. zrozumienie tajemnicy Trójcy Przenajświętszej i wcielenia Jezusa. Pozostawiła po sobie pisma, ukazujące głębokie doświadczenia duchowości chrześcijańskiej. Zmarła 25 maja 1607 roku. W 19 lat po śmierci, w 1926 roku, papież Urban VIII dokonał jej beatyfikacji, a papież Klemens IX zaliczył ją uroczyście w poczet świętych w 1669 roku. Maria Magdalena jest patronką Florencji i Neapolu. W ikonografii ukazywana jest w habicie karmelitanki. Jej atrybutami są Dziecię Jezus, Dyscyplina, Gołębica, Korona Cierniowa, Krzyż, Lilia, Serce trzymane w prawej dłoni i Stygmaty. Módlmy się. Wysłuchaj nasz Boże, nasz Zbawicielu i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Marii Magdaleny Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.